Cześć. W tym odcinku dowiecie się, jak zablokować układ Waszych aplikacji na ekranie głównym w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Domyślnie wszystkie ikony naszych aplikacji w telefonie mają możliwość przesuwania w dowolne miejsce. Aby to zrobić, wystarczy przytrzymać daną aplikację palcem i możemy ją przesunąć do dowolne miejsce. Natomiast aby zachować porządek na naszym ekranie głównym, mamy możliwość zablokowania tych ikon. Dzięki temu zawsze one są w tym samym miejscu, a więc aby to zrobić, musimy przytrzymać przez chwilę nasz ekran główny. I tutaj na dole pojawią nam się dodatkowe funkcje. Musimy w tym przypadku kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę o nazwie tutaj ustawienia ekranu głównego. Klikamy, no i dzięki temu pojawiły nam się dodatkowe funkcje ekranu głównego, a w zasadzie ustawienia. I teraz, aby zablokować takie ikony aplikacji na ekranie głównym, za to odpowiada druga zakładka o nazwie Zablokuj układ, i tutaj obok jest taki suwak, musimy kliknąć w ten suwak. Dzięki temu włączyliśmy właśnie tą funkcję. Teraz, jeżeli wrócę do ekranu głównego i gdybym chciał przesunąć właśnie w inne miejsce daną aplikację. Załóżmy aplikację Messenger. To jak widzicie na dole pojawia mi się przycisk: Zablokowano układ ekranu głównego, taki napis, tak naprawdę. No i dzięki temu mogę zachować porządek na ekranie głównym, i tutaj ikony danych aplikacji zawsze będą w tym miejscu. Więc w ten sposób tutaj blokujemy ikony aplikacji na ekranie głównym telefonu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!